Wojtek, opowiedz o produkcji, opowiem Ci o zbrodni. Teraz mamy drugi sezon tego serialu. Opowiedz, co to jest za serial? Opowiem Ci o zbrodni. To jest oryginalna polska produkcja stacji Crime and Investigation Polsat. Idea tutaj jest prosta, znaczy ze strony producentów. Zaprosić najgłośniejszych, nieskromnie może powiem, najlepszych autorów kryminałów w Polsce i niech oni opowiedzą po swojemu, ze swojego punktu widzenia o najgłośniejszych, najstraszniejszych często sprawach kryminalnych, które wydarzyły się w ciągu ostatnich, nie wiem, 20 czy nawet 30 lat w Polsce. Czy pomiędzy tymi odcinkami jest jakaś taka współpraca właśnie pomiędzy pisarzami, czy jednak każdy ma jakiś swój własny pomysł na dany odcinek? Znaczy nie, każdy odcinek to jest osobna historia, tak? Napisana i opowiedziana z indywidualnego punktu widzenia każdego twórcy, tak? I więc tutaj jakby w sposób naturalny nie mogło być żadnej współpracy, no bo ponieważ jak Katarzyna Puzyńska opowiada o swojej sprawie, no to chcemy zobaczyć o tym, jak to opowiada Katarzyna Puzyńska, nie o, jak to Katarzyna Puzyńska opowiada po tym, co po współpracy jakiejś z Wojtkiem Kmielarzem, tak? To nie o to chodzi, tak? Więc mamy tutaj właśnie indywidualne odcinki, każdy jest zamkniętą historią, każdy jest zamkniętą opowieścią stworzoną przez innego twórcę. W każdym odcinku dany pisarz opowiada o innej prawdziwej zbrodni, ma dostęp do akt, ale jak wyglądał sposób selekcji tych spraw? To mnie bardzo ciekawi. Czy one zostały z góry narzucone przez producentów, czy mieliście jakąś wolność wyboru, żeby samemu coś wyłowić dla siebie? Znaczy w moim przypadku, no ja nie wiem jak było w przypadku kolegów, bo też mi jakieś dochodziły głosy, że z pewnymi propozycjami przychodzili autorzy, ale w moim przypadku producent zaproponował mi kilka spraw do wyboru. Ja je przejrzałem i znalazłem tą, która wydawała mi się z mojego punktu widzenia najciekawsza, mająca największy potencjał. Powiedziałem tak, słuchajcie, robię to. Oglądając Opowiem Ci o zbrodni, widzę pewne podobieństwa, pewne inspiracje z 997 magazynem kryminalnym. To chyba nieuniknione, bo to jednak protoplasta takich programów. Jak Ty wspominasz ten program? Bo na pewno oglądałeś go w dzieciństwie i potem dużo, dużo później. Nie no, 997 to jest oczywiście legenda polskiej telewizji. To jest taki program, po prostu, z którego, nie wiem, oczywiście nie cały odcinek, jakieś poszczególne obrazki, wiesz, wbiły mi się tak w pamięć, że zostaną ze mną pewnie do końca życia, tak? To są przede wszystkim obrazki oczywiście z tych wszystkich rekonstrukcji, które tam były, które po prostu były przerażające. Pomimo tego, że często robione jakimiś takimi chałupniczymi metodami, ale były po prostu przerażające. No i Michał Fajbusiewicz jako prowadzący, tak, który tak się to prowadził, że po prostu się go zapamiętywało. Tak, chodząca charyzma po prostu. Tak, chodząca charyzma, ten jego głęboki głos, sposób opowiadania i to też jakieś takie przejęcia. Czyli widać, że on był w to zaangażowany na 100%.